Szanowni Państwo, witam serdecznie na oficjalnym ważeniu przed szóstą już galą Muszyńskiej Fight Group. Ja nazywam się Piotr Fortuna i poprowadzę dla Państwa to wydarzenie, a nad jego prawidłowym przebiegiem będzie czuwać jak zawsze niezawodna sędzina Cecylia Pudlicka. Już jutro czeka nas 9 pasjonujących pojedynków, w tym jeden o pas mistrzowski. W walce wieczoru zobaczymy Kacpra Muszyńskiego, który zmierzy się z legendą rumuńskiego kickboxingu Angelem Cardosem. Oczywiście nad całym wydarzeniem czuwa gmina Polkowice na czele z burmistrzem Łukaszem Puźnieckim, więc przejdźmy do oficjalnego ważenia zawodników poszczególnych walk. W walce numer 2 w formule K1 w kategorii do 70 kg już jutro zmierzą się Michał Lisiecki z Żarskiego Klubu Sportów Walki, a jego przeciwnikiem będzie Krystian Stankiewicz, reprezentant klubu Armii Polkowice. Wpierw zapraszamy na wagę Michała Lisieckiego. ...69600. I Krystian. 69600. Panowie na środku, zapraszam do face to face, spojrzeć sobie w oczy przed walką. Dobra, dziękujemy i przodem do kamer. Chwila dla reporterów i idziemy dalej. W walce numer 3. Swoje umiejętności w formule K1 do 75 kg zaprezentują po raz pierwszy w zawodowym pojedynku reprezentant Fight Point Biała Paweł Konieczny oraz reprezentant Armii Polkowice Kacper Tadla. Ksawery, przepraszam. A, też na K. 69 kilo. Także panowie spokojnie w limicie się zmieścili, face to face. Jutro uprzejmości nie będzie w oktagonie i proszę przodem do kamery. I dziękuję bardzo. Walka numer 4 to również debiut zawodowy zawodnika Armii Polkowice. Formule K1 w kategorii do 81 kg już jutro swoje umiejętności zaprezentują Państwu przedstawiciel SKF Boxing Zielona Góra Jakub Zimoch oraz reprezentant Armii Polkowice Dawid Ferenczuk. Jakub, zapraszam na wagę. Przodem do kamer, jakby można. 79200. I Dawid, przodem do kamery, jakbyś mógł. O, teraz będzie łatwiej. 80 kilo. Panowie, face to face, spojrzeć sobie w oczy przed jutrzejszym pojedynkiem. I przodem do kamery, pozycja bokserska. I dziękuję bardzo. Walka numer 5. To pojedynek jedyny na tej gali w formule MMA w kategorii do 75 kg, w którym już jutro zawalczą dla Państwa zawodnik, reprezentant Climent Club, Marokańczyk Sami El Hishou oraz reprezentant Armii Polkowice Michał Miłek. Sami. ...76,5. I Michał. 75800. Face to face. Thank you. Boxing position. Ok. Walka numer 6 w kategorii do 83 kg w K1 zmierzą się Artur Zamarkow z Evolution Gym z reprezentantem Armii Polkowice Mateuszem Felkelem. Zapraszamy samego Mateusza.
ponieważ Artur utknął nam na autostradzie, także jeszcze na niego poczekamy. ...82300, czy Mateusz bez face to face, tylko przodem do kamery. Walka numer 7. W formule K1 w kategorii do 77 kg podczas jutrzejszej gali zmierzą się reprezentant klubu GBRO Team Colombia Ukraine Sviatosław Zymanow oraz przedstawiciel Armii Polkowice Patryk Kłak. Sviatosława zapraszamy, a Patryka jeszcze z nami nie ma. O, jest! Zjawił się Patryk. 77 i Patryk 77. Face to face, panowie. Ostatnie spojrzenia. Dziękuję bardzo. Przodem do kamery. I dziękuję bardzo. I walka numer 8, czyli pierwsze główne danie tej gali. Po raz kolejny na gali MFG zobaczymy pojedynek o pas mistrzowski. W kategorii do 57 kg o pas międzynarodowego zawodowego mistrza Polski K1 Polskiego Związku Kickboxingu zawalczą reprezentant klubu Deos Muay Thai Helsinki Abdi Fatah Kalif z zawodnikiem Armii Polkowice Marcinem Niecińskim. ...58900 i Marcin. 58900, waga taka sama, panowie face to face. I już jutro zobaczymy, kto będzie właścicielem tego pasa mistrzowskiego. I to, na co również czeka wielu. Walka numer 9. Walka wieczoru. Drugi najbardziej wyczekiwany pojedynek na gali MFG6 w walce wieczoru w formule K1 do 76 kg zawalczą legenda rumuńskiego kickboxingu, zawodnik, który stoczył 80 zawodowych pojedynków dla wielu światowych federacji, w tym Glory i El Fusion, zawodnik Friends Games Satu Mare, Angel Cardos oraz jeden z najbardziej utytułowanych i perspektywicznych kickboxerów w Polsce i Europie, zawodnik Armii Polkowice Kacper Muszyński. Jeszcze Kacper. ...75800, panowie w limicie, face to face. W walce wieczoru na pewno żaden z zawodników nie będzie miał dla siebie litości. Panowie, boxing position. Dziękuję. I na zakończenie pragniemy podziękować głównemu sponsorowi, dzięki któremu udało się zorganizować całe wydarzenie po raz kolejny. Gala MFG 6 nie byłaby możliwa bez wsparcia gminy Polkowice oraz burmistrza Łukasza Późnieckiego, za który jest z nami od samego początku i za to bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wsparcie, a Państwa zapraszamy jutro na halę SP4 w Polkowicach, by na żywo obejrzeć tą galę. Bilety będą jeszcze do nabycia przy wejściu do hali w godzinach od godziny 17. Serdecznie zapraszamy, a na koniec zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia.